Kędzierzyn Koźle to miasto z ekscytującą historią. Jego dzieje mocno związane są z historią kędzierzyńskich zakładów azotowych. Wszystko zaczęło się w 1948 roku, kiedy powstały polskie zakłady chemiczne. Od samego początku zakłady swoją działalność opierały na zaangażowaniu i współpracy ludzi. We wrześniu 1948 roku zatrudniały 330 osób, a już w grudniu 1463 osoby. Rok po rozpoczęciu działalności uruchomiliśmy pierwszą instalację, którą zbudowaliśmy sami, wspólnymi siłami. Dzięki niej mogliśmy rozpocząć produkcję wosku syntetycznego. W połowie lat 50. inżynierowie i kadra zarządzająca pochodzili głównie z innych, działających wcześniej, polskich zakładów chemicznych w Tarnowie, Oświęcimiu i Chorzowie. Wśród robotników przeważali najpierw okoliczni mieszkańcy i reemigranci, a po akcjach rekrutacyjnych ludzie z całej Polski. Dzięki takiemu rozwojowi Kędzierzyn otrzymał prawa miejskie, a z zakątka kolejarzy stał się miastem chemików. Na naszych oczach kędzierzyńskie zakłady z ruin przeobraziły się w ogromny plac budowy, który stanowił podwalinę pod przyszłą potęgę. Zakłady azotowe Kędzierzyn, bo tak nazywała się nasza firma od 1959 roku, wspierały przedsięwzięcia, które dotyczyły lokalnej społeczności. Na początku lat 70. miejsc do pracy było więcej niż chętnych, dlatego konieczne było znalezienie pracowników poza terenem miasta. Firma nadal wspierała społeczność lokalną, kładąc mocny nacisk na edukację oraz kształcąc mieszkańców miasta w szkołach zawodowych, technikach, liceach i studiach policealnych. Na początku lat 80. uruchomiliśmy wytwórnię alkoholi OXO, co spowodowało zwiększenie potencjału wytwórczego zakładów oraz osiągnięcie światowych standardów produktów. W tym czasie w naszych zakładach produkowaliśmy około 100 półproduktów i wyrobów chemicznych o różnym przeznaczeniu i zastosowaniu. Wraz z początkiem lat 90. do naszej firmy wszedł skomputeryzowany system sterowania procesem oraz inne nowoczesne rozwiązania technologiczne, dające naszym pracownikom kolejne możliwości rozwoju. W trosce o lokalną społeczność i najwyższą jakość pracy zmodernizowaliśmy oczyszczalnię ścieków, kładąc jeszcze większy nacisk na ochronę środowiska. Wtedy też zaczęliśmy promować naszą firmę poprzez ogólnopolską kampanię reklamową i ugruntowaliśmy swoją pozycję na rynku nawozów takimi markami jak kędzierzyńska saletra amonowa i Salmag. Wejście w XXI wiek było dla kędzierzyńskich zakładów azotowych znaczące. Dzięki dołączeniu do grupy Azoty staliśmy się istotnym podmiotem na rynku. Odkąd pamiętamy, jesteśmy graczami zespołowymi. Nie tylko wspólnie pracujemy i rozwijamy naszą firmę, ale i wspólnie kibicujemy drużynie Zaksa Kędzierzyn Koźle, która w 2017, już po raz siódmy, zdobyła Mistrzostwo Polski Siatkarzy. Od samego początku stawialiśmy na ludzi, na naszych pracowników, na mieszkańców naszego miasta. Do dziś się to nie zmieniło. Staramy się, aby wartości, którymi kierowaliśmy się na początku działalności, towarzyszyły nam nadal. Nasze działania w pracy i po godzinach są oparte na pasji, motywującej nas do wytężonego wysiłku, zaangażowaniu, z którego czerpiemy satysfakcję, i precyzji, przekładającej się na wysoką jakość wszystkiego, co robimy.
tak już od 70 lat. Grupa Azoty, zakłady azotowe Kędzierzyn. Bo historia jest w nas.